Dzień dobry wszystkim, znajdujemy się na skoczki Wisła Malinka. Odbywa się konkurs o Puchar Prezesa. Na skoczni znajduje się, wystartują Piotr Żyła, Rafał Śliż, Łukasz Rutkowski, Stefan Hula i wielu innych. Właśnie trwają przygotowania do rozpoczęcia serii do kombinacji norweskiej. Na następnej połowie Kuba Łąki odbędzie się bieg na dystansie 5 km. 17. wystartuje Wojciech Marusa. Konkurs do kombinacji norweskiej. Konkurs skoków. Gryczuk. Właśnie panowie trenerzy Zadanem Celejem i Janem Szczurcem dyskutują o skokach swoich podopiecznych. Tutaj jest punkt foto na skoczni. Jak widzimy, napis brzmi: uśmiechnij się, jesteś w obiektywie. Pan tutaj robi zdjęcia ludziom, którzy chcą mieć z wyciągu pamiątkowe zdjęcie. Właśnie widzimy. Widzimy, jest słoneczna pogoda i dosyć dużo turystów odwiedza skocznię Wiśle Malince. Na tym, na turystach i na kawiarni tutaj na wyciągu skocznia najbardziej zarabia. Konrad Janota, klub sportowy Sokół Szczyrk, przygotowuje się właśnie do swojej próby. Na starcie Mateusz Wantulok z Katowic. Poszedł Mateusz Hulbój. Przed chwilą Marcin Bachleda miał dosyć groźny upadek. Służby medyczne dotarły do niego dosyć szybko. Podniósł się, przeszedł parę metrów i znowu usiadł. Widzimy, że Marcin kuleje lekko, chociaż idzie o własnych siłach. Dostaje w tym momencie brawa od kibiców. Chociaż to może być jakaś albo stłuczenie. Mamy nadzieję, że nie będzie to jakaś groźniejsza kontuzja, która by wykluczała Marcina Bachleda z dalszych startów. Marcinowi w dalszym ciągu jest udzielana pomoc medyczna. Widać, że ma kłopoty z nogą. Prawdopodobnie jest to jakaś poważniejsza kontuzja. Zawody są chwilowo przerwane. Oczekujemy na jakieś wiadomości. Popatrz, gdzie tata wchodzi. Thank you.
właśnie jest przerwa między pierwszą a drugą serią ocenianą. Kibice na razie poszli coś się posilić, zjeść. Nie jest dużo kibiców, aczkolwiek widzę, są dopingują skoczką. Krystian Gryczuk, Lubawki. Druga seria oceniana. Do drugiej serii ocenianej przystąpiło prawdopodobnie 21 skoczków. Reszta została zdyskwalifikowana. Krótka przerwa spowodowana nawilżeniem skoczni. Krzysztof Leja, Zakopane. Jest numerem 55. Ostatni zawodnik dzisiejszego konkursu. Stefan Hula, Klub Sportowy Sokół Szczyt. Piątego z serii drugiej to równo 120 metrów. I na tym, proszę Państwa, zakończyliśmy pierwszy otwarty konkurs skoków narciarskich o puchar prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.